Co ciebie skłoniło, żeby wziąć udział właśnie w tego typu kampanii? Ja od wielu lat promuję taką dbałość o siebie i uważam, że ta dbałość o siebie powinna być na wielu, wielu obszarach. I w zasadzie dbałość o różne obszary naszego życia wpływa na inne obszary naszego życia, czyli dbałość o to, żeby na przykład działać w zgodzie ze sobą i jakby opiekować się swoją głową, swoim sercem, ma też wpływ na nasze zdrowie na przykład. I tak dalej, i tak dalej. I wielokrotnie powtarzam, że w tej dbałości o siebie ważne jest też badanie się, regularne badanie się. Kampania Dotykam, Wygrywam dotyczy przede wszystkim samobadania, które wspaniale gdybyśmy wprowadzili w codzienne życie, żeby skupić się na tej profilaktyce w razie czego, a nie na problemie. Parę lat temu poznałam Izę i dziewczyny i byłam urzeczona ich skutecznością, świadomością i w ogóle taką energią, żeby aktywować kobiety, żeby brały swoje piersi w swoje ręce i po prostu zakochałam się, krótko mówiąc, w tym jak działają prężnie i jakie są świetne. A jednocześnie temat jest ważny, nauka idzie naprzód, mamy coraz więcej niesamowitych badań, których można korzystać, ale przede wszystkim znać siebie, swoje ciało, to jest bardzo ważne. Myślę, że ważne powinno być dla każdej kobiety, ponieważ niebadanie się regularne doprowadza nas czasami do tragicznych, do, po prostu do raka piersi jednym słowem, a badając się regularnie, wystarczy raz na rok, możemy uchronić się przed tak okrutną chorobą i jeżeli lekarz ją tam wynajdzie w miarę szybko, to jest tam bardzo duża szansa na wyleczenie, więc myślę, że to powinno być ważne dla każdej kobiety. Dzisiaj tutaj widzieliśmy dużo gwiazd, ambasadorek tej kampanii. Co ciebie skłoniło właśnie, żeby poprzeć tę kampanię? Myślę, że tutaj głównym powodem było to apel do pań. Apeluję, żebyście się panie badały i to było głównym tutaj. Chciałam po prostu nagłośnić tą kampanię. Powtórzę jeszcze raz, uważam, że to jest bardzo ważna sprawa dla kobiet i chciałabym przypomnieć po prostu, że jest tutaj taka możliwość, żeby się badać. Też w ogóle fajnie panie pokazują, jak można samemu się zbadać. Nie trzeba wcale chodzić do lekarza, więc chciałabym, żeby jak najwięcej pań to usłyszało i się zainteresowało tym tematem.